Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zacznę od warunków, chociaż nie chciało mi się o tym gadać nawet, ale będę musiał zacząć od tego. No nie powinno się w takich warunkach grać w piłkę nożną i no to szkoda, bo i myślę, że atuty gospodarzy i nasze zostały wytrącone. Chociaż muszę przyznać, że jestem wręcz zdumiony, jak moi zawodnicy radzili sobie na tej murawie i jak kreowaliśmy sobie kolejne akcje. Jestem po prostu dumny z nich dzisiaj, bo mimo tych warunków naprawdę rozegraliśmy bardzo dobry mecz. I szkoda, czuję niedosyt, jeżeli chodzi o wynik, bo gra była naprawdę niezła. Do przerwy powinniśmy już zamknąć ten mecz. Mieliśmy karnego w sytuacji 1-0. No i tak naprawdę daliśmy tlen Gieksie, która w drugiej połowie ruszyła troszkę mocniej i stworzyła sobie dwie sytuacje, z czego zdobyła bramkę po rzucie karnym. Takie mecze się zdarzają i to nic nie zmienia w naszym graniu, bo dalej dobrze wyglądamy, dalej dobrze gramy i dalej dobrze biegamy. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania? A pomysł z Dziennika Zachodniego, czy konsultował w ogóle ktoś z Wami przed meczem, czy powinno się zagrać? Były jakieś pytania do trenerów, do sztabów? Nie. Nic nie było konsultowane. Jeżeli by mi się ktoś zapytał, to bym powiedział, że nie chce grać. Ja miałem też wrażenie, że w pewnym momencie pokazywał pan sędziemu w ogóle, że to nie ma. Ja się pytałem, czy sędziów widzą linię, bo ja jej nie widziałem, więc dlatego się zastanawiałem, bo tam były problemy naprawdę z widocznością. Okej, no takie... Ten terminarz moim zdaniem nie jest na tyle napięty w skali rundy, żeby sobie nie móc pozwolić na to, żeby przełożyć mecz, no ale to już nie są moje kompetencje. Cieszę się z dobrej gry naszej dzisiaj, chociaż czuję niedosyt z punktu tylko. Dziękuję. Jak pan jako trener pierwszoligowej drużyny czuje się w momencie, gdy dwa mecze ekstraklasowe zostają odwołane przy takich no, dość podobnych warunkach atmosferycznych, dość podobnych warunkach na murawie, a ten mecz, no, nie chcę powiedzieć, że na siłę, ale został rozegrany dzisiaj? No my już drugi mecz z rzędu gramy w takich warunkach i sobie radzimy dobrze. Chociaż no, wolałbym grać na normalnej trawie. Nie wiem, dwie godziny przed meczem widzieliśmy murawę Piasta Gliwice zieloną, idealną do gry, a się okazało, że chyba oni odwołali mecz. Także no, mecz się już odbył, no, już nie będziemy tutaj się rozwodzić nad tym, chociaż no, szkoda zdrowia piłkarzy. Jeszcze do rzut karny zapytam, czy pana zdaniem jego wykonanie było jakimś efektem też tej murawy i nawierzchni, czy po prostu nie wyszło, jak to czasem w życiu bywa? No to jak to z rzutem karnym, chociaż myślę, że tak, że wydaje mi się, że Adaś powinien trochę więcej siły włożyć ten rzut karny. Widzieliśmy, jak Jaroszek uderzył dużo, dużo mocniej. Pretensji nie mam, bo to jest rzut karny i życie. Ja mam pytanie, no bo już dzisiaj 17 kolejka rozegrana, więc półmetek za panem i za pana drużyną. Jak pan podsumuje tutaj właśnie tą pierwszą część sezonu w wykonaniu Arki, odbiegając od tego, że oczywiście jest dzisiaj Arka liderem? No, wydaje mi się, że to jest to miejsce, w którym wiele osób na nas nie stawiało i bycie liderem po tej 17 kolejce sprawia to, że ta ocena się zmieniła. Jeżeli chodzi o moją pracę, to wiedziałem, że w tej drużynie jest potencjał i to, że jesteśmy w stanie seryjnie wygrywać, co mówiłem przed sezonem. No dzisiaj ta seria się skończyła, co prawda, ale nasza gra dobra się nie skończyła, więc wierzę w to, że na koniec roku będziemy w podobnym, na koniec sezonu będziemy w podobnym miejscu. Po tych 17 rozegranych spotkaniach ma pan już tutaj obserwacje, na jakich pozycjach jeszcze ewentualnie RK będzie potrzebowała wzmocnienia, kiedy to się będzie miało odbywać, czy to będzie jeszcze w tym roku, czy dopiero te prace będą przeprowadzone od 1 stycznia? No dzisiaj mieliśmy trochę problemów, bo dużo młodzieży zabrałem ze sobą i na mecz pierwszy raz niektórych, więc no, oczywiście będziemy się rozglądać na rynku transferowym. Jeszcze bym się wrócił tutaj do samego spotkania odnośnie rzutu karnego niewykorzystanego przez Huberta Adamczyka. Tutaj jak pan to skomentuje, tutaj właśnie też tylko i wyłącznie można to tłumaczyć przez warunki atmosferyczne, bo tak sobie myślałem, że może lepiej zawodnikom było wykładać jakiś czerwony dywan taki, żeby mógł normalnie podbiec do piłki i normalnie oddać strzał, no bo myślałem, że się w pewnym momencie poślizgnie po prostu tutaj przedłużeniem piłki i tego się zawodnik obawia. No powiem szczerze, że też miałem obawy przed tym rzutem karnym i no my już niestety trzeci rzut karny nie wykorzystaliśmy w tej rundzie i to też jest jakiś tam problem. No nie będziemy zwalać na murawę wszystkiego. No. No, trzeba było to po prostu mocniej uderzyć i tyle. Tak, dzień dobry.
Nie słyszałem konferencji prasowej trenera Łobodzińskiego, ale zapewne o warunkach atmosferycznych było. Arcy trudne. Chyba nie graliśmy jeszcze nigdy w trudniejszych, ale z drugiej strony należy podkreślić i to bardzo bym chciał, że będąc dzisiaj w klubie o 7 rano widziałem jak właśnie tych 20-25 ludzi walczyło ogromnie o to, żeby mecz się odbył i żeby po prostu kibice rozczarowani nie musieli po prostu ze stadionu wyjść. Także była ogromna walka z tym wszystkim. Ona się poniekąd udała, bo można było w jakiś sposób grać, ale naprawdę należy zauważyć, że to są naprawdę ekstremalne warunki do gry w piłkę. Przez to mecz bardzo trudny. I drugim rzeczą, bo ciężko tutaj o jakichś walorach czysto piłkarskich, aczkolwiek na pewno determinacji, ogromnej woli walki nam nie zabrakło. Natomiast rzeczywiście sytuacja kluczowa, kiedy Dawid broni sytuację na 2-0. Cóż, można tylko gdybać, gdyby Szumszibata wykorzystał sytuację i mielibyśmy drugą bramkę, wtedy na pewno byłoby jeszcze ciekawiej. Uważam, że naprawdę jednej i drugiej, przynajmniej ja jednej i drugiej drużynie chcę oddać szacunek za to, w jaki sposób walczyły i że próbowały mimo tych trudnych warunków stworzyć cokolwiek, co można było uznać za mecz piłkarski, natomiast z nim na pewno walki, determinacji i takiej siłowej piłki nie brakowało. Także tym bardziej muszę pogratulować swojemu zespołowi, że odzyskała remis i z drużyną, która 9 ostatnich meczów wygrała, przerwaliśmy tą serię Arki. Chociaż mówię, dla nas zawsze ten remis wiadomo, że jest takim trochę wynikiem niedosytu, bo chcielibyśmy wygrywać. Będziemy dążyć do tego w następnym spotkaniu. Dziękuję.